Dzień dobry Państwu serdecznie. Moje nazwisko Plesiak, nazywam się Maciej Plesiak. Jestem chirurgiem i uczestniczymy w miesiącu leczenia otyłości i chciałem Państwa zaprosić trochę po tej dziedzinie, żeby oprowadzić trochę po tej dziedzinie medycyny, dziedzinie chirurgii. Jesteśmy teraz w Lubinie, w szpitalu CDT Medicus, miasteczko małe, ale urocze i tutaj od około roku zajmujemy się chirurgicznym leczeniem otyłości. Ja jako chirurg pracuję mniej więcej od 16 lat, od 8 lat, czyli pół swojego życia zawodowego chirurgicznego zajmuję się leczeniem otyłości, chirurgicznym leczeniem otyłości. Tutaj jestem tylko ja, natomiast oczywiście ja reprezentuję tylko grupę osób, dużą grupę osób, która zajmuje się leczeniem otyłości. To jest cała grupa specjalistów różnych dziedzin, które Państwo przygotowują do leczenia. Jestem tutaj w imieniu moich szanownych kolegów doktora Szewczyka, doktora Łabula, którzy są również chirurgami, również leczą chirurgicznie otyłość, doktora Sadowskiego, naszego anestezjologa, który nam pomaga w zabiegach, Natalii Jaworskiej, dietetyka i wielu, wielu innych, których teraz no nie jestem w stanie wymienić, żeby też Państwa tutaj no nie męczyć też nazwiskami i osobami, natomiast proszę mi wierzyć, jest to cała duża grupa osób, która się tym zajmuje. Będziemy mówić o bariatrii. Czym jest bariatria? Bariatria jest właśnie chirurgiczną metodą leczenia otyłości. Popularnie pacjenci kojarzą leczenie bariatryczne jako resekcja rękawowa, usunięcie żołądka, różnie to jest nazywane, sleeve resection z języka angielskiego. Natomiast oczywiście nie jest to jedyna metoda chirurgicznego leczenia otyłości. Tych metod jest więcej, jest to gastric bypass, czyli ominięcie żołądkowe, jest opaska żołądkowa, balon i inne mniej troszkę popularne zabiegi, ale równie ważne w niektórych momentach w leczeniu otyłości. Proszę pamiętać o tym, że bariatria, czy leczenie, czy usuwanie żołądka, czy robienie innych zabiegów, to nie jest tylko i wyłącznie leczenie żołądka. Nie jest to choroba, otyłość nie jest chorobą żołądka. Jak Państwo wiecie, jak się rozejrzycie dookoła siebie, wokół nas jest pełno osób otyłych. Co gorsze, ta otyłość dotyczy dzieci, czyli potencjalnie w przyszłości niestety naszych pacjentów. Jako ciekawostkę, jeżeli 12-latek czy 12-latka ma otyłość w tym wieku, ma 75% szans na to, że będzie otyłą w wieku dorosłym. Co jest oczywiście straszne. Polska jakiś czas temu zdobyła jakże niepopularne pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o otyłość dzieci, więc to, co nas czeka w przyszłości, jest dramatem. Otyłość u nas w naszym kraju to dotyczy sama otyłość 50 do 70% społeczeństwa, więc jest to już znaczny odsetek pacjentów. Przyczyną jest mnóstwo. Nie jest to oczywiście jedna przyczyna. Często w gabinecie pacjenci, jak przychodzą do mnie na kwalifikacje, mówią, że u nas jest to rodzinne, bo mama, bo tata są osobami otyłymi. Prawda jest taka, że nie jest to rodzinne w sensie takim w rozumieniu medycznym. Nie jest to choroba genetyczna. To jest tylko około 2-3% częstości występowania otyłości. Natomiast w większości jest to po prostu środowiskowe. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej diety, do pewnego sposobu funkcjonowania życia. I to powoduje, powielamy pewne złe schematy i przez to stajemy się otyli. Otyłość jako choroba, jak Państwo wiecie, a jak nie wiecie, to ja Wam to właśnie teraz powiem, jest przyczyną olbrzymiej ilości chorób, które są ściśle związane właśnie z występowaniem otyłości. Jest to po pierwsze cukrzyca typu drugiego, która też powoduje w organizmie zupełnie inne funkcjonowanie metaboliczne. Jest to nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, stłuszczenie wątroby, która jest teraz numerem jeden przyczyną marskości, tak zwanej niealkoholowej marskości wątroby. Powoduje bezdech cenny, powoduje zaburzenia w obrębie układu kostnego, układu stawowego. Praktycznie nie ma narządu, którego by otyłość nie dotyczyła, który by nie robiła szkód. Nie wspominając o jakże ważnej, kompletnie nie należy o tym zapominać, depresję i zaburzenia, taką izolację społeczną. Tak? Także przyczyn jest dużo, skutków tej otyłości jest dużo i jest na to rozwiązanie. Oczywiście nie jest to tylko, proszę pamiętać, że wycięcie żołądka nie rozwiązuje całego problemu. Nie jest to choroba żołądka. Jest to choroba
wielonarządowa. Jest to choroba też niejednokrotnie powiązana ze stanem psychologicznym, psychicznym i wymaga współdziałania wielu specjalistów, nie tylko mnie jako chirurga, czy moich szanownych kolegów chirurgów, którzy wytną i już koniec. To jest choroba, która niejednokrotnie wymaga bardzo dużego wsparcia psychologicznego, czasami psychiatrycznego, oczywiście dietetycznego, o czym nie należy pamiętać. Cały proces leczenia to nie jest tylko i wyłącznie zabieg operacyjny. Jest to cały proces, przez który pacjent powinien przejść, czasami, tak jak mówię, czasami również z konsultacją psychologiczną, z psychoterapią, czy z pracą z psychodietetykiem, żeby nauczyć się walki z pewnymi złymi nawykami żywieniowymi. Tylko tak naprawdę od Państwa, jeżeli macie problem z otyłością, tylko od Was zależy, czy chcecie sobie pomóc w jakiś sposób i pamiętajcie gdzieś z tyłu głowy, że jest to możliwe, że można naprawdę niejednokrotnie sobie pomóc w jakiś sposób. Wiadomo, zabieg jest dużym zabiegiem chirurgicznym, który po całym procesie, tak, daje olbrzymią szansę na powrót do normalnej masy ciała, do wycofania się wielu chorób towarzyszących, między innymi cukrzycy, do nadciśnienia. Jeżeli chodzi o układ stawowy, tego nie cofniemy, natomiast na pewno zatrzymamy dalszą progresję zmian w stawach, w kościach, a na pewno polepszymy własne samopoczucie. Dla mnie bardzo miłym spotkaniem jest spotkania z pacjentami, którzy są już po całym procesie leczenia. Kiedy wchodząc do gabinetu, widać, że wchodzi zupełnie inna osoba, nie tylko o innym wyglądzie, ale też o zupełnie innym nastawieniu, o zupełnie innej energii, która jest pełna tej energii. Tak? Nie tak, jak wchodzili wcześniej pacjenci przed kwalifikacją czy na kwalifikację, kiedy są po prostu troszkę zagubieni w tym świecie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele, wiele osób, którym będziemy w stanie pomóc. Wrócić do normalnego funkcjonowania, normalnego życia. I oby oczywiście bez innych powikłań, bez innych przykrych przygód takiego leczenia. Niestety one się też mogą zdarzyć. Ja mam tyle, jeżeli chodzi o taki tytułem wstępu. Natomiast to jest spotkanie dla Państwa. Jeżeli Państwo uczestniczący z nami teraz online macie jakiekolwiek pytania, to proszę się nie bać. Ja tu jestem po to, żeby Państwu pomóc, żeby Państwu odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania. Wiem od organizatorów, że spłynęło kilka pytań do mnie już wcześniej. Z tego, co wiem, również Państwo będziecie je widzieć. Ja je widzę tutaj na ekranie, więc będę sobie je czytał na bieżąco i starał się od razu Państwu na nie odpowiadać zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem, jakie mam od tych 8 lat, kiedy zajmuję się leczeniem otyłości i tych kilkuset pacjentów, których przeszło przez mój gabinet, nie mówiąc o gabinecie doktora Szewczyka czy doktora Łabula, co stanowi znaczącą ilość. I bazując na tym doświadczeniu będę Państwu odpowiadał na pytania. Więc proszę o pierwsze pytanie. Pani Anna. Od kilku lat walczę z otyłością, mam coraz mniej motywacji. Czuję, że utrata wagi po operacji na nowo zachęciłaby mnie do utrzymania się diety i ćwiczeń. Jak szybko po zabiegu zauważę efekty? Pani Anna, po pierwsze, walka z otyłością to nie jest walka, którą planuje się od jutra, od pojutrza, za 2 dni, za 3 dni. To jest cały proces, który musi zachodzić. Przed samym leczeniem otyłości jest cały proces przygotowania do zabiegu operacyjnego. Sam zabieg operacyjny zajmuje bardzo różny czas, od godziny do 3 godzin czasami, wszystko w zależności od warunków anatomicznych. Wiadomo, że dla Pani ważne jest to, żeby zredukować tą masę ciała. Ta redukcja masy ciała następuje praktycznie od razu po zabiegu, dlatego że ze względu na małe objętości, jeżeli mówimy o resekcji rękawowej, gastric bypassie, małe objętości posiłków, jakie Pani przyjmuje. Oczywiście je trzeba przyjmować odpowiednio często. Ilość kalorii, która jest dostarczana w tym okresie do organizmu, jest szczególnie w początkowym okresie bardzo zaniżona. W związku z tym ta utrata ciała jest spektakularna w pierwszych kilku miesiącach czasu. Później następuje pewne spowolnienie tego procesu, natomiast docelowo oczekiwalibyśmy, żeby w ciągu kilkunastu miesięcy utraciła Pani około 50 do 70% nadmiaru, tak zwanego nadmiaru masy ciała. Faktycznie, pacjenci, to z doświadczeń pacjentów, że po utracie masy ciała powrót do aktywności fizycznej, kiedy otyłość jednak mocno przeszkadza,
postaci bólów stawowych, w postaci szybkiego uczucia męczenia, w postaci uczucia kołatania serca, to ustępuje. Więc po pierwszych 10-15 kg jak najbardziej. Jest to niedoceniany efekt, niedoceniany element w leczeniu otyłości, to jest aktywność fizyczna. Wciąż za mało moim zdaniem, w moim odczuciu się o tym mówi, a jest to bardzo ważne. Nie tylko ze względu na dodatkowe kilogramy, ale też na poprawę funkcjonowania całego organizmu. Także tak jak odpowiadając na Pani pytanie, efekty zauważy Pani praktycznie po miesiącu, bo z reguły plus minus pacjenci chudną około 10 kg w ciągu miesiąca. Nie jest to regułą, jestem przeciwnikiem porównywania się, ale tak statystycznie mniej więcej wychodzi. Czasami jest to 7 kg, czasami jest to 12 kg, wszystko zależy od wyjściowej masy ciała. Natomiast samo poczucie, tak jak i masa ciała, stopniowo będzie się Pani na pewno polepszyć. Proszę następne pytanie. Pan Jarek pyta, jakie są wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości, czy mogę zdecydować się na zabieg przy otyłości typu drugiego. Generalna zasada kwalifikacji pacjentów do zabiegu, to kwalifikujemy pacjentów z tak zwanym BMI, czyli stosunkiem masy ciała do wzrostu od 35 plus tak zwane powikłania otyłości, czy choroby towarzyszące. Nadciśnienie, insulinooporność, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia poziomu kwasu moczowego i jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które są dodatkowo wskazaniem przy BMI 35. Bez obciążeń kwalifikujemy pacjenta z BMI 40, czyli pacjent, który wchodzi do mnie do gabinetu, ma BMI 40, nie ma dodatkowych obciążeń, od razu ma wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości. Pytania jest czasami, trafiają do mnie pacjenci z BMI 34 na przykład, którzy mają insulinooporność. I czy ci pacjenci się nie kwalifikują do zabiegu operacyjnego? Też nie, dlatego że pierwsze pytanie pacjenta, jak mówię, informuje o tym, że no nie ma pan BMI 35, to jest to co? To muszę przytyć. Wiadomo, że nie o to chodzi, żeby przytyć. Dlatego odpowiadając do pytania, to już jest do rozważania indywidualnego. Ale ja osobiście zoperowałbym pacjenta z BMI 34 z cukrzycą, szczególnie cukrzycą, która jest trudna do regulacji, która ma już swoje powikłania, to bezapelacyjnie pacjenta takiego z BMI poniżej bym zakwalifikował do leczenia operacyjnego. Ale to mówię, to już jest ocena poza tymi kryteriami, czyli 35 BMI plus obciążenia. Powyżej 40 to już jest ocena indywidualna. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem. Także następne pytanie poproszę. Pan Wiktor, czytałem w internecie o różnych metodach leczenia otyłości i nie wiem, na jaką się zdecydować. Jaki sposób jest według pana doktora obecnie najlepszy? Panie Wiktorze, jakby była jedna idealna metoda chirurgicznego leczenia otyłości, to na tą metodę byśmy się zdecydowali wszyscy i nie byłoby dyskusji, bo rozumiem, że pan już zgłębiał ten temat pewnie na różnych forach i stąd ta wątpliwość. Na którą metodę się zdecydować. Jest to znów niestety, to powtórzę, sprawa indywidualna. Poniekąd Państwo podejmujecie decyzję o leczeniu otyłości. Proszę pamiętać, że zabieg operacyjny trwa godzinę, czasami kilka godzin, natomiast to jest tylko malutki wycinek z Państwa życia. Panie Wiktorze, podejmując decyzję o chirurgicznym leczeniu otyłości, musi Pan się troszkę kierować tym, jakie będzie wyglądało Pana życie po tym chirurgicznym leczeniu otyłości. Jeżeli będzie Pan miał mieć założoną opaskę, musi Pan się liczyć, że obligatoryjnie przy założeniu opaski są okresowe kontrole i regulacja tych opasek. Tak? Jeżeli Pan by się decydował na resekcję rękawową, to musi Pan się liczyć z innymi rzeczami. Przy gastric bypassie również, więc to jest najlepszy sposób. Dla mnie, kierując się trochę tym, co się na świecie dzieje oczywiście, numer jeden metodą jest resekcja rękawowa. Natomiast znów, jest to indywidualne. Jeżeli ktoś ma duży zarzucanie treści żółciowej, tak zwany refluks, ma ciężkie do zwalczenia, utrzymujące się zgagi, to będziemy mówili o gastric bypassie. Tak? Jeżeli ktoś nie toleruje chirurgicznych metod leczenia otyłości, to być może zaproponuję mu balon żołądkowy. Tutaj sytuacja, mówię, jest indywidualna. Po rozmowie, rozmowa ze mną podczas kwalifikacji polega na tym, żebyście poznali Państwo, jakie są plusy i minusy poszczególnych metod, a Państwo ostatecznie dobierzecie metodę dla siebie najlepszą po tym, co usłyszycie od nas, od bariatrów kierujących do takiego zabiegu. Proszę następne pytanie.
Pan Wiesław, cierpię nie tylko z powodu otyłości, ale też nadciśnienia i cukrzycy. Czy po operacji na otyłość jest szansa na zmniejszenie tych dolegliwości? Oczywiście, że tak, Panie Wiesławie. Otyłość i choroby, o których Pan wspomniał akurat, nadciśnienie, cukrzyca, to są choroby, które towarzyszą otyłości. Statystycznie około od 70 do 90% w zależności od chorób, bo to nie tylko te choroby się wycofują, ale mają szansę się wycofać wiele, wiele innych. Zaburzenia lipidowe, poziom kwasu moczowego, stłuszczenie wątroby i inne choroby, które w Pana czy w Państwa organizmie już są, to mamy szansę je wycofać, bądź jeżeli dotyczy to cukrzycy trudnej na przykład do regulacji, to zdecydowanie łatwiej jest ją regulować i najczęściej na mniejszych dawkach leków. Także jak najbardziej statystycznie mają szansę, to nie jest pewność, proszę pamiętać, natomiast mają duże szanse i nadciśnienie, i cukrzyca, no i inne choroby oczywiście się powycofywać po leczeniu operacyjnym. Proszę, następne pytanie. U osób w jakim wieku można chirurgicznie leczyć otyłość? Generalnie kwalifikujemy pacjentów od 18 do 60, 65 roku życia. W ostatnim czasie, ze względu na to, jak popatrzycie Państwo na statystyki życia, nie tylko w kraju, u nas, natomiast na świecie, że czas życia się wydłuża i często pacjenci, którzy mają być poddani innym zabiegom, na przykład ortopedycznym, protezom, jest u nich wymagana redukcja masy ciała i jest to pacjent 65-letni. Jeżeli w ocenie medycznej, nawet nie chirurgicznej, ale w ocenie medycznej, jest to pacjent, który nie jest mocno obciążony, natomiast ta otyłość gdzieś tam zrobiła te spustoszenia w stawach, to ja bym zakwalifikował osobę 65-letnią bez większych wątpliwości do leczenia operacyjnego, dając jej szansę na życie w komforcie po oczywiście w dalszym etapie zrobienia protezoplastyki do funkcjonowania w normalnych warunkach, w normalnym świecie. Także mówię, generalna zasada mówi 18-60 lat, natomiast dopuszczamy też osoby starsze, 65-66 lat czasami, jeżeli przewidywany czas trwania życia jest dłuższy, tak? Czyli jeżeli może jeszcze pożyć taki pacjent długo w pełnym komforcie, oczywiście licząc się z tym, że u osób starszych ryzyko pewnych powikłań może być nieco większe, ale to już też ocena jest już indywidualna w czasie rozmowy i świadomości pacjenta, na co się decyduje. Następne pytanie bym poprosił. Marta, jak długo jest rekonwalescencja po zabiegu, kiedy można wrócić do pracy? Pani Marto, czas pobytu w szpitalu jest około 3 do 5 dni. Wszystko w zależności od przebiegu pooperacyjnego. Najczęściej jest to średnio, załóżmy, 4 dni. To jest czas pobytu w szpitalu. Kiedy pacjent może wrócić do pracy? Z punktu widzenia chirurgicznego, tak naprawdę po usunięciu szwów, w 14 dobie po zabiegu, ja bym puścił pacjenta do pracy. Natomiast biorąc pod uwagę, że ilość kalorii, które Państwo przyjmujecie po zabiegu operacyjnym, cała zmiana stylu życia po zabiegu operacyjnym jest na tyle poważna, że ciężko oczekiwać i zmuszać Państwa do tego, żeby po 2 tygodniach już wracać do pracy. Oczywiście, jeżeli ktoś się czuje na siłach, absolutnie nie mam nic przeciwko. Natomiast ja daję pacjentom jednak czas na to, żeby trochę dojść do siebie, tak, żeby nauczyć się, że tych posiłków to nie może być 1, 2 czy 3 posiłki dziennie, tylko tych posiłków więcej. Tak? Więc to ta zmiana wcale nie jest prosta, ale ona jest możliwa. Tylko trzeba dać Państwu na to czas, żeby sobie funkcjonować. Nie jestem też fanem przedłużania tego okresu rekonwalescencji po zabiegu zbyt długo, bo jednak w pewnym momencie trzeba wrócić do normalnego świata, do normalnej aktywności zawodowej, po to, żeby też dodatkowo w tych realiach nauczyć się funkcjonować, nie tylko na tu i teraz, zaraz po zabiegu operacyjnym. Także, tak jak mówię, 14 dni z punktu widzenia chirurgicznego. Ja raczej jestem za tym, żeby 3-4 tygodnie dać sobie czas na to, żeby się nauczyć funkcjonowania i później już wracamy do normalnego życia. Aczkolwiek, tak jak podają pacjenci, tak jak opowiadają w wizytach kontrolnych, uczucie osłabienia czasami utrzymuje się dłużej. Też bardzo dużo zależy od tego, jaką pracę się wykonuje, bo po 14 dniach to oczywiście no nie puszczę kogoś, kto wykonuje ciężką pracę fizyczną, bo zwyczajnie będzie mdlał co chwilę, tak, ze względu na osłabienie. Natomiast ktoś wykonuje pracę umysłową, to nie mam nic przeciwko, żeby po 14 dniach, jak czuje się na siłach, wrócił do pracy. Proszę, następne pytanie.
Monika pyta, witam, jestem Pana pacjentką, obecnie w trakcie przygotowań i zbierania zaświadczeń od lekarzy. Moje pytanie, czy mam odbyć wizytę u psychologa, którego mi Pan polecił, czy mogę u innego? Pani Moniko, w ocenie psychologicznej ważne jest bardzo Pani nastawienie, zrozumienie tego, na co Pani się decyduje. Pani konstytucja psychologiczna, to jest wszystko dla mnie bardzo ważne i jedyne, o co prosi, nie musi Pani robić u psychologa, którego Pani polecałem, szczególnie mówię to pacjentom, którzy są gdzieś z daleka, natomiast bardzo bym prosił o opisową opinię. Najczęściej jest ta opinia wydawana przez psychologów na podstawie pewnych testów psychologicznych i później taka opinia dla mnie wiążąca, to jest opinia opisowa, a nie jednozdaniowe zaświadczenie, że brak przeciwwskazań psychologicznych. To jest dla mnie trochę za mało. Nie jestem psychologiem, więc oczywiście nie oceniam Państwa pod kątem psychologicznym, natomiast chcę poznać zdanie psychologa na Państwa temat. Dlatego to musi być opisowa. Także Pani Moniko, jak rozumiem, życzę powodzenia w zbieraniu wszystkich zaświadczeń i zapraszam, mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Proszę, następne pytanie. Marta pyta, jakieś zalecenia miesiąc przed zabiegiem, jak mogę jeszcze bardziej przygotować się do operacji? Obecnie dieta obkurczająca wątrobę. Faktycznie, jeżeli chodzi o przygotowanie, redukcja masy ciała przed zabiegiem jest jak najbardziej wskazana. Każdy kilogram Państwa mniej, to jest mniejsze ryzyko ewentualnych powikłań. Jeżeli chodzi o dietę obkurczającą wątrobę, zastanawiam się, co to za dieta, ale generalnie dieta redukcyjna, bardzo szybko faktycznie odtłuszcza się wątroba, a u Państwa z otyłością olbrzymią bardzo często jest te całe cechy stłuszczenia wątroby. Pani Marto, tylko jedna uwaga, jak stosuje Pani jakąkolwiek dietę redukcyjną, to bardzo proszę robić to z głową albo pod kontrolą dietetyka, dlatego że nie chodzi o to, żeby Pani sobie krzywdę zrobiła i przyjmowała Pani dietę na przykład bardzo ubogo białkową. Wszystkie składniki, które mamy w sobie jako organizm ludzki, są bardzo potrzebne w całym procesie leczenia i gojenia się. Zarówno żołądka, ran pooperacyjnych, dojścia do siebie i tak dalej. Więc ja się boję tych diet Państwa czasami, żeby to nie była zbyt restrykcyjna dieta, która żeby nie spowodowała to właśnie zbyt dużych niedoborów przed zabiegami operacyjnymi. A co ciekawe, pacjenci z otyłością niestety bardzo często mają różnego rodzaju niedobory. Jak może Pani się przygotować do operacji? Racjonalna, zrównoważona dieta. Faktycznie najlepiej, oczywiście pod kontrolą dietetyka i dobre nastawienie i dużo cierpliwości naprawdę, bo to nie jest coś, z czym z otyłością Państwo nie borykacie się od wczoraj, więc też, żeby z otyłością walczyć, nie nastawiajcie się na to, żeby to zrobić w ciągu chwili momentu. To wszystko wymaga czasu, tak? I dlatego mówię, dieta z głową plus pozytywne nastawienie i na pewno będzie wszystko w porządku. Proszę o następne pytanie. Laura pyta, kto kwalifikuje się do zabiegu i czy są ograniczenia wiekowe? Pani Lauro, być może dołączyła Pani troszkę później, dlatego, bo na to pytanie już odpowiadałem, to tak w skrócie tylko powiem, dobrze, a resztę to pewnie gdzieś tam czy na dostępnym filmie w sieci będzie możliwe jeszcze raz wysłuchania. Kwalifikujemy pacjentów z BMI od 35 z obciążeniami lub 40 bez obciążeń. Natomiast są czasami indywidualne różnice dopuszczalne, ale to już wymaga oceny indywidualnej. Natomiast ograniczenia wiekowe to jest 18, 60 w nawiasie do 65-6 lat. Wszystko też ocena indywidualna, ale generalna zasada wiekowa 18-60 lat. Następne pytanie poproszę. Maria pyta, jakie są rodzaje operacji, jaki jest sposób ich doboru? Jak wspomniałem na początku, tych operacji jest obecnie kilka, jak nie kilkanaście. Każda jest jakąś wariacją czegoś troszkę, natomiast najbardziej popularne w obecnych czasach to jest oczywiście resekcja rękawowa, jest to tak zwany gastric bypass, mniej popularna, co kiedyś święciło bardzo duże triumfy, opaska, i inne jeszcze zabiegi, mini gastric bypass, SADI, SASI, tych zabiegów jest bardzo dużo. Kwalifikacja, tak jak też wspomniałem, sposób kwalifikacji bardzo dużo zależy od Państwa, od wywiadu z Państwem, to jest raz.
czyli na przykład zgagi będą bardziej kwalifikowały do gastric bypassu. Choroby metaboliczne, szczególnie ciężko, cukrzyca ciężka do wyrównania, również będziemy kwalifikować do gastric bypassu. Jeżeli nie ma tego typu chorób, to możemy myśleć o resekcji rękawowej. Ja opaski nie zakładam, więc tutaj no nie powiem się, bo nie mam też doświadczeń w kwalifikacji. Jest to zabieg obecnie troszkę, który spadł, tak jak mówiłem, zmniejszył swoje znaczenie. Natomiast on gdzieś faktycznie cały czas funkcjonuje i pewne wskazania ma, więc mówię, ocena indywidualna. I tak jak mówię, trochę Państwo podejmujecie tę decyzję na podstawie rozmowy z nami, bo to Państwo z tym zabiegiem operacyjnym będziecie funkcjonować dalej i trzeba wiedzieć, jakie są różnice, a szczególnie różnice po. Poproszę następne pytanie. Kamil, jak wygląda przygotowanie do zabiegu? Przygotowanie do zabiegu to jest z racji tego, że jest to bardzo duży zabieg, chirurgiczny, niezależnie praktycznie od zabiegu, czy jest to resekcja rękawowa, czy jest to gastric bypass, SADI, SASI, są to duże zabiegi chirurgiczne. Państwo z otyłością z reguły macie nieco większe ryzyko powikłań okołooperacyjnych. Serce, płuca u Państwa są nieco bardziej obciążone. Przyczyny też czasami mogą być dopuszczalne, że mogą być przyczyny endokrynologiczne. Dlatego też w procesie tym przygotowania ważne jest, żeby przejść tego rodzaju konsultacje, czyli to jest konsultacja między innymi pulmonologiczna, kardiologiczna, psychologiczna, endokrynologiczna, oczywiście gastroskopia, bardzo ważna, USG jamy brzusznej, tak? Konsultacje niejednokrotnie dietetyczne są wskazane. O psychologu wspomniałem. I chyba tyle. Wszystko w zależności też drodzy Państwo, od tego, kto na co jeszcze choruje, tak? Bo być może, jeżeli ktoś by przyszedł do gabinetu z niewydolnością nerek, czy z jakąś formą niewydolności nerek, to opierałbym się również na, czy wspierałbym się również konsultacją nefrologiczną. My musimy przed operacją znać Państwa stan taki fizyczny, Państwa organizmu bardzo dobrze. Dlatego też przywiązujemy mocną wagę do tego procesu przygotowania. Także cykl konsultacji plus badań i to dopiero stanowi o tej ostatecznej kwalifikacji już do samego zabiegu operacyjnego. Także dziękuję za pytanie i następne poproszę. Justyna, jakie są możliwości powikłania pooperacyjne? Grupę powikłań pooperacyjnych można by podzielić na dwie grupy. To wszystko też oczywiście zależy od zabiegu. Na takie powikłania, które są możliwe przy każdym w zasadzie zabiegu operacyjnym, czyli zaczynając od infekcji, od krwawień, od uszkodzenia narządów sąsiednich, to co może się zdarzyć, mówię, przy każdym zabiegu, poprzez powikłania ogólne, tak, zatorowości płucne, gdzie pacjenci z otyłością niestety są nieco bardziej narażone. Inne powikłania wynikające z chorób podstawowych, to jest jedna grupa. Druga grupa to są takie powikłania, które są bardziej ukierunkowane, czy bardziej wynikają z samego operacji. Rękawowa resekcja, to każdy pacjent w zasadzie powinien wiedzieć, że no ryzykiem jest tutaj przeciek żołądkowy. Tak? Przy gastric bypassie pewne ryzyko niedoborów witaminowych, czy innych powikłań takich wynikających z samego zabiegu operacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no najważniejsze to są te chyba, które wspomniałem. Wszystkie te macie Państwo, przynajmniej u mnie, jak przychodzicie Państwo do mnie, ja wszystkim pacjentom daję też formularz zgody dużo przed zabiegiem. W formularzu zgody na zabieg operacyjny macie Państwo wymienione wszystkie powikłania, jakie mogą się zdarzyć, po to, żebyście mieli Państwo czas na zapoznanie się w spokojnych warunkach domowych z tą zgodą, jak również później o omówienie ze mną, też jeżeli są jakieś wątpliwości co do pewnych powikłań, które mogą się zdarzyć. Także tak wygląda z tym. Jak każdy zabieg ma swoje ryzyko, mogą pewne powikłania się zdarzyć. Ja pacjentom powtarzam, nie jestem w stanie powiedzieć, że będzie wszystko w porządku, bo tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Są różne, naprawdę proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, różne niespodzianki, które my możemy spotkać podczas operacji czy procesu leczenia. Natomiast to, co mogę powiedzieć, że no zrobię wszystko, żeby to było jak najbezpieczniej dla Państwa i żeby było wszystko dobrze i żadne powikłania się nie zdarzyły. Następne pytanie bym poprosił. Czy są choroby, które dyskwalifikują do zabiegu?
Oczywiście, no, na pewno choroby nowotworowe. To jest jedna z chorób, niewyleczona choroba nowotworowa, o tak, to jest coś, co dyskwalifikuje. Mam kilkoro pacjentów, którzy są po chorobie nowotworowej, po zaświadczeniu, nowym zaświadczeniu, o którym wcześniej nie mówiłem, od prowadzącego onkologa, który wypowiada się, że macie Państwo, czyli dopuszcza do zabiegu operacyjnego otyłości, bądź nie. Wszyscy pacjenci, których akurat kwalifikowałem, to byli po wyleczeniu nowotworu i faktycznie zostali dopuszczeni. Jeżeli chodzi o inne choroby, to na przykład no, ciężkie choroby psychiczne, tak? Kiedy tutaj jest ciężko przewidywać, jak pacjent będzie się zachowywał po zabiegu operacyjnym, a jest to jednak to zachowanie, jest niezmiernie ważne w przebiegu pooperacyjnym. Narkomania, alkoholizm, tak? Czyli coś, co będzie wpływało bardzo mocno na pewne zachowania po zabiegu operacyjnym, to jest coś, co dyskwalifikuje. Większość chorób, które mamy, innych chorób, o których wspomniałem, to są raczej bardziej wskazania, bym powiedział, niż przeciwwskazania do leczenia operacyjnego otyłości. Poproszę następne. Ile trwa pobyt w szpitalu? Panie Łukasz, już też na pytanie odpowiedziałem, że to wszystko w zależności oczywiście od Państwa samopoczucia, natomiast średnio trzeba założyć 4 dni pobytu w szpitalu. Najczęściej jest Pan przyjmowany do szpitala, jest ten dzień bądź dzień następny, jest operacja. W następnej dobie po zabiegu, przynajmniej u nas, my robimy tak zwaną radiologiczną próbę szczelności zespoleń i w następnej dobie, jak Pan już dobrze toleruje dietę doustną, możemy Pana wypisać do domu. Oczywiście będąc z nami w ścisłym kontakcie. Także 4 dni to jest ten taki, generalnie można założyć, 4 dni to jest optimum, które pacjent zostaje w szpitalu. Następne pytanie poproszę. Jak długo trwa leczenie? Leczenie trwa 2-5 lat. Wszystko w zależności od tego, jak długo Państwo się zgłaszacie na tak zwane wizyty kontrolne. Sam pobyt w szpitalu, to tak jak wspomniałem przed chwileczką, trwa około 4 dni. 4 dni pobytu w szpitalu, później jest ten proces gojenia się chirurgicznego, więc usunięcie szwów najczęściej, no, u nas około 10-14 doba to jest usunięcie szwów chirurgicznych z ran, później okres rekonwalescencji, kiedy też pozostajemy w ścisłym kontakcie. Na końcu leczenia jest tak zwane zakończenie leczenia chirurgicznego, czyli kończymy ten etap chirurgiczny, a później już są wizyty kontrolne po samym leczeniu i one co kilka miesięcy w początkowym okresie, później raz w roku zapraszamy, żebyśmy ocenili efektywność. Efektywność, czyli redukcję masy ciała plus wycofywanie się chorób tak zwanych towarzyszących czy chorób dodatkowych, jak cukrzyca, nadciśnienie, insulinooporność, zaburzenia lipidowe i wiele, wiele innych. Także kilka lat. Następne pytanie poproszę. Czy zabieg można wykonać u kobiet w ciąży? No nie, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o to, jest bardzo ciekawe pytanie, Pani Kasiu. Jeżeli chodzi o leczenie otyłości i ciąży. W okresie, tu trzeba dobrze z pacjentką, staram się dobrze wyjaśnić też, szczególnie u młodych kobiet, które planują ciążę, bo jest to bardzo istotne. Dlatego, że w zaleceniach w ciągu 2 lat od po zabiegu operacyjnym nie powinno się zachodzić w ciążę, a płodność też dosyć mocno wzrasta po leczeniu operacyjnym. Proszę pamiętać, że z jednym z powikłań czy chorób towarzyszących otyłości jest zespół policystycznych jajników, który mocno przeszkadza w zajściu w ciążę. I on, ten zespół troszkę się reguluje po zabiegu operacyjnym i w związku z tym ta płodność może wzrosnąć i zdarza się, że kobiety zachodzą znacznie wcześniej w tą ciążę niż pierwotnie planowały. Niestety niesie to ze sobą pewne ryzyko niedonoszenia takiej ciąży. Wtedy trzeba ściśle być kontrolą z lekarzem prowadzącym. Także reasumując i odpowiadając na Pani pytanie, w czasie ciąży absolutnie nie możemy operować. Trzeba mocno się zastanowić nad planowanym macierzyństwem, dlatego że w ciągu 2 lat od zabiegu nie powinno się zachodzić w ciążę. Więc tutaj wszystko w zależności oczywiście od wieku. Jak przychodzi kobieta 22 lata, to ma jeszcze czas na to. Jak przychodzi kobieta, która ma lat 38, 40, to trzeba się mocno zastanowić, czy nie najpierw pracować, o ile jest taka możliwość, prawda, jeżeli chodzi o chorobowość, czy można planować ciążę, czy poddać się zabiegowi bariatrycznymi. Ale to już też do indywidualnej oceny przez nas i rozmowy wspólnej. Poproszę następne pytanie. Jakie są przeciwwskazania do zabiegu?
przeciwwskazania do zabiegu. To tak jak wspomniałem, to troszkę wynika z tym, jakie choroby są przeciwwskazaniem też do zabiegu, tak? Bo to wynika głównie z tego, czyli może zacznę od tego, że najważniejszym przeciwwskazaniem to jest wątpliwość co do poddania się takiemu zabiegowi. Pacjent, który chce się poddać zabiegowi bariatrycznemu z powodu otyłości, szczególnie otyłości olbrzymiej, musi naprawdę być przekonany, że to jest metoda dla niego i liczyć się z konsekwencjami. Jakakolwiek wątpliwość dla mnie osobiście jest przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego. Może trzeba rozważyć wtedy założenie balona. Jako ta ostatnia metoda, nieco mniej inwazyjna przed zabiegiem operacyjnym. Inne przeciwwskazania to jest, tak jak wspomniałem, alkoholizm, narkomania, czynna choroba nowotworowa, niewyrównane pewne inne choroby, zaburzenia endokrynologiczne bardzo duże. To jest coś, co dyskwalifikuje z leczenia operacyjnego. Tylko proszę dobrze zrozumieć te zaburzenia hormonalne, dlatego że choroba Hashimoto w fazie eutyreozy, czy inne nadczynności, czy niedoczynności tarczycy w fazie tak zwanej eutyreozy, czyli kiedy hormony są wyrównane, nie jest przeciwwskazaniem, jest nawet wskazaniem do leczenia operacyjnego, ale warunek musi być faza wyrównania hormonalnego. Następne pytanie poproszę. Jak wygląda dieta po zabiegu operacyjnym? To pytanie tak naprawdę powinno być zadane dietetykowi. Tu nasz dietetyk, pani Natalia Jaworska, mogłaby się wypowiedzieć znacznie więcej, czy pani Magda Ptaszkowska. Natomiast jak wygląda w dużym skrócie? Pacjenci zaczynają od diety płynnej, stopniowo ten posiłki zagęszczając, tak? Po to, żeby w konsekwencji finalnie dojść do praktycznie normalnej diety, tak? Co jest przeciwwskazane w diecie po zabiegu operacyjnym? Napoje gazowane, bez dwóch zdań, i napoje, no, czyli pokarmy wysoko przetworzone czy wysokokaloryczne. To jest coś, co na pewno jest przeciwwskazane ze względu na to, że to będzie zdecydowanie przeszkadzać w redukcji masy ciała, a tym samym leczeniu przy wszystkich innych chorób, które towarzyszą otyłości. Także zaczynamy, co jest jeszcze bardzo ważne i bardzo istotne, objętości, tak? Szczególnie po resekcji rękawowej czy gastric bypassie. Ważna jest ilość posiłków, to jest 5, 6, 7 posiłków dziennie, ale w małych objętościach. I bardzo często też w gabinecie pacjenci, szczególnie panowie, mają tendencję do tego, że mówią, że to jest niemożliwe, bo pan na przykład kieruje samochodem, pan pracuje w kopalni, nasz region, i inne tego typu powody. Mówi, że to nie jest możliwe, że on nie ma czasu. Ale proszę państwa, no to jest posiłek, który zawiera 80-100 ml, tak, jednorazowego posiłku. To nie jest obiad, który celebrujemy tak jak przed operacją, że jest kotlet duży, ziemniaki, surówka i to jemy, do tego popijamy i tak dalej. To jest zupełnie inny sposób odżywiania. Natomiast tutaj zdecydowanie co do szczegółów, dostajecie państwo oczywiście całe wszystkie wytyczne albo od naszego dietetyka, albo od nas, jeżeli chodzi o leczenie, dalsze etapy. Natomiast gorąco zachęcam do współpracy z dietetykami, szczególnie z dietetykami bariatrycznymi. To jest bardzo ważne, dlatego że no, trzeba mieć pojęcie też, dietetyk musi mieć pojęcie o tym, jak leczyć, jak leczyć żywieniowo też po naszym leczeniu chirurgicznym. Mam nadzieję, że w miarę wyczerpująco i naświetliłem troszkę, jak wygląda ten proces odżywiania. To bym poprosił następne pytanie. Dominika, co zrobić, żeby przestać chudnąć? Mam osiągniętą swoją idealną wagę, a dalej lecę w dół. Czego już nie chcę, bo już na mnie w domu mówią anoreksja. Pani Dominiko, no nie znam szczegółów, bo to jest akurat ważne, to ile pani ważyła wyjściowo, ile pani schudła. Jeżeli pani chudnie zbyt mocno, no to trzeba by się mocno zastanowić i sprawdzić, tak, wszystko posprawdzać, czy nie ma innych rzeczy, na przykład jakichś zwężeń, niezwężeń, czy może no, przeanalizować też dietę, to co pani je, więc tutaj znowu wracamy do dietetyka, bardzo ważne, żeby to dobrze przeanalizować, sposób odżywiania, zawartość pokarmową, którą pani przyjmuje, natomiast organizm najczęściej w pewnym momencie się zatrzymuje, chyba że tak jak mówię, podkreślam, że jest coś z tak zwanych powikłań tego leczenia chirurgicznego, to wtedy no najlepiej się oczywiście skontaktować ze swoim lekarzem prowadzącym, żeby te podstawowe badania przeprowadzić, czy nie ma. No,
kwestii niedoborów, nie niedoborów, oczywiście to jest wszystko bardzo ważne, więc co zrobić, żeby przestać chudnąć? No skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym, jeżeli uznaje Pani, że jest to faktycznie za dużo i tyle Pani nie chce. Bo to, co dla Pani jest idealną wagą, nie zawsze może być, nie zawsze musi być idealną masą ciała, którą Pani organizm sobie wymarzył, więc czasami trzeba to skorelować gdzieś tam, ale to proponuję skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Poproszę następne pytanie. Marta pyta, czy mogę zrobić badania do zabiegu w szpitalu u Was? Tak, jest taka opcja tutaj w CDT Medicus, w szpitalu w Medicusie na Leśnej w Lubinie. Jest taka opcja, że można zrobić wszystkie badania wszystkich specjalistów plus gastroskopię oczywiście i USG i z tym kompletem badań wtedy już ostatecznie kwalifikujemy do zabiegu operacyjnego. Następne pytanie poproszę. Edyta pyta. Dzień dobry Pani Edyto, witam. Jakie są terapie w przypadku nieszczelności żołądka po zabiegu sleeve? Drugi zabieg, proteza, można z protezą wrócić do domu. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Poważny problem, Pani Edyto, na pewno. Ani pacjenci, my również, proszę mi wierzyć, nie lubimy tego typu powikłań, natomiast faktycznie i my, i pacjenci musimy sobie zdawać sprawę, zajmując się chirurgicznym leczeniem otyłości, że coś takiego może się zdarzyć. Najczęściej terapię, którą my wybieramy jako metodę z wyboru, jest proteza. Protezę zakładamy na różny długi czas, wszystko też w zależności od Państwa tolerancji, no i oczywiście od dojeniu się samej przetoki. Najczęściej trwa to niestety kilka tygodni. Czy z protezą można wyjść do domu? Jeżeli w badaniach obrazowych nie ma Pani cech przecieku, ma Pani niskie parametry zapalne, dobrze się Pani czuje w takiej sytuacji, to w mojej opinii jak najbardziej można pacjenta, oczywiście pacjent jest w ścisłej kontakcie z nami, zresztą większość pacjentów bariatrycznych od początku praktycznie terapii, od momentu zakwalifikowania do zabiegu mają pacjenci nasze numery telefonu, więc wiedzą też do kogo się zwrócić i zostają z nami w kontakcie też w tym trudnym momencie, jakim jest przetoka i czekamy aż przetoka się zagoi. Są sytuacje oczywiście takie, które musimy rozważyć też w przypadku nieskuteczności leczenia przy pomocy protezy, natomiast najczęściej ona jest jednak skuteczna, że musimy rozważyć nieco inną metodę. Wtedy najczęściej jest to, no w pierwszej kolejności, o czym ja bym pomyślał, no to jest gastric bypass, czyli zmienienie resekcji rękawowej na gastric bypass. Mógłbym to Pani rozrysować, jak to wygląda i dlaczego o tym bym pomyślał, natomiast no tutaj nie mam takich technicznych możliwości, żeby to zrobić, ale tak, czasami rozważyć trzeba też drugi zabieg, chociaż naprawdę, proszę mi wierzyć, nie robimy tego chętnie, tylko wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga. Także Pani Edyto, mam nadzieję, że Pani to nie dotyczy, nie dotyczyło, a jak nawet dotyczyło, to że już jest Pani w super formie. Poproszę o następne pytanie. Czy trzeba wykonać gastroskopię przed zabiegiem? Pani Izabelo, niestety trzeba. Niezależnie od zabiegu, jest to zabieg dotyczący żołądka, tak? Ten żołądek musimy przeciąć, ciąć, zrobić coś tam koło niego, więc musimy w pierwszej kolejności znać bardzo dobrze zarówno jego budowę, jak i stan w danym momencie. Tak? Są pewne przeciwwskazania, nie mówię oczywiście tylko i wyłącznie o nowotworach, ale są pewne przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego bariatrycznego. Wtedy w procesie tym przygotowania trzeba te choroby przeleczyć, wyleczyć, niestety bardzo często skontrolować, znowu gastroskopię zrobić i dopiero później ostatecznie zakwalifikować się do leczenia operacyjnego. Natomiast no, niestety trzeba. Wiem, że pacjenci nie lubią, jak słyszą, często się krzywią, że mają mieć gastroskopię, natomiast cóż, no, drodzy Państwo, no, trzeba mieć świadomość tego, że to jest operacja na żołądku, to jest jedna rzecz i jest to gastroskopia konieczna. Mówię z doświadczenia, że miałem 2 razy gastroskopię, jest to do przeżycia. Także trzeba i proszę zrobić. Proszę następne pytanie. Na co zwrócić uwagę po zabiegu operacyjnym? Rozumiem, Panie Marcinie, że pytanie dotyczy, jak wychodzi Pan do domu i co zrobić. To jest też bardzo ważna rzecz, o którym każdy pacjent powinien wiedzieć, wychodząc do domu, dlatego że Państwo po zabiegu operacyjnym, tak jak mówiłem wcześniej, spędzacie około 3-4 dni po zabiegu operacyjnym. Czasami krócej nawet, jeżeli pacjent się dobrze czuje. I teraz Państwo musicie wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Tak? Jest kilka takich cech, których ja też uczulam pacjentów, kiedy mają zadzwonić, ewentualnie pojawić się u nas w szpitalu. Jest to na pewno bardzo silny ból brzucha, na pewno gorączka.
Na pewno przyspieszona akcja serca. Problem z połknięciem czegokolwiek, nawet wody. Tak, zdarza się bardzo często, to też z, tak już z własnego doświadczenia mówię, że zdarza się czasami, że pacjenci dzwonią i mówią, że tam nie mogą, że muszą, że picie przechodzi, ale czasami gdzieś tam zatyka, tak? I zatyka i nie ma możliwości tam przełknięcia dalszego kęsa na przykład pokarmowego. To najczęściej w takich sytuacjach cierpliwość i ja radzę jeszcze popijanie rumiankiem. Jakoś kiedyś na jakimś spotkaniu takim naukowym naszym usłyszałem, że ten rumianek bardzo dobrze działa i faktycznie do tej pory często spełnia swoje zadanie. Działa przeciwobrzękowo na błonę śluzową i mam nadzieję, że to też w takich sytuacjach pomoże. Natomiast najważniejsze rzeczy to jest właśnie to. Gorączka, ból brzucha, przyspieszona akcja serca, ból, to już wspomniałem, i niemożność połykania. To są takie generalne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Tak? Dobra, dostałem informację, że zostało nam jeszcze 15 minut do końca naszego spotkania. Ja jestem gadułą, także mogę gadać długo, więc proszę o pytania te, które zostały. Jeżeli nawet jakieś pytania będą w międzyczasie, po czasie, na które nie odpowiem, to tutaj organizatorzy proponują, że odpiszę Państwu na te i wyślemy w komentarzach te odpowiedzi. Czy zabieg może się nie udać, czy mogę przytyć po zabiegu? Bardzo dobre pytanie, Pani Aleksandro. Mówi się około plus minus 20% niepowodzeń chirurgicznego leczenia otyłości. Jak wspomniałem na początku, proszę pamiętać, że my operujemy, na przykład w przypadku resekcji rękawowej operujemy żołądek, ale otyłość nie jest chorobą tylko i wyłącznie żołądka. Dlatego niezmiernie ważne jest to, że w tym procesie przygotowania, w procesie prowadzenia po zabiegu operacyjnym, już mówię w takim pooperacyjnym sensie kilka tygodni, bardzo ważne jest współdziałanie wielu specjalistów, kolegów internistów, diabetologów, niejednokrotnie też endokrynologów, jeżeli ktoś chorował przed zabiegiem na jakieś zaburzenia endokrynologiczne. Nasze oczywiście pod kątem chirurgicznym i prowadzeniem bariatrycznym, dietetyk, psycholog i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pacjent zostaje zostawiony sam sobie, to istnieje też ryzyko takie, że wróci do swojej wyjściowej masy ciała. I to jest to 20%, o którym mówiłem wcześniej. Te 20% tak zwanego niepowodzeń chirurgicznego leczenia otyłości. Proszę też, może gremialnie, każdy z nas może uderzyć się w pierś, opowiem tak, żeby nie zwalać też winy na Państwa, że mamy tendencję do robienia różnych grzeszków. Dopóki są to małe grzeszki, to jest pół biedy. Jeżeli ten proces grzeszenia przedłuża się, to niestety może doprowadzić do niepowodzenia chirurgicznego leczenia otyłości. Ale to też może wynikać też z tego, że ktoś nie ma ochoty, nie chce, wydaje mu się, że leczenie chirurgiczne otyłości jest panaceum na otyłość, a później hulaj dusza, piekła nie ma. Tak to nie działa. To jest bardzo, mówię, 20% to jest jedna osoba na pięć. To wydaje się, że to jest dużo, ale to nie jest dużo. 4 osoby odnoszą ten sukces chirurgicznego leczenia otyłości. Więc myślę, że warto, ale trzeba pamiętać o tym, o wszystkich konsekwencjach i o wszystkich potrzebnych elementach w tym procesie leczenia. Zarówno my musimy o tym pamiętać, jak i Państwo musicie z tyłu głowy o tym wiedzieć. Poproszę następne pytanie, bo nie wiem, kiedy mnie wyłączą Państwo. Ostatnie 3 pytania. Dobra, dostałem informację. Ostatnie 3 pytania. I zapyta, jakie są bezwzględne i względne przeciwwskazania do operacji. Bezwzględne, Pani Izabelo, to już powiedziałem. Tak, to jest na przykład ciąża, choroby nowotworowe, alkoholizm, narkomania i tak dalej. Jeszcze tutaj na tym kanwie tego jeszcze, przepraszam, jeszcze dodam tylko o papierosach, że papierosy w istotny sposób zwiększają ryzyko tak zwanych przetok żołądkowych, więc tutaj warto w przygotowaniu pooperacyjnym, odpowiadając na pytania też Pani wcześniej, warto pomyśleć o rzuceniu palenia, tym bardziej, że po zabiegu operacyjnym pamiętajcie Państwo, że ryzyko przytycia, czego się pacjenci palący często obawiają, jest znikome, dlatego że Państwo jesteście na zupełnie innym procesie leczenia, na to, żeby redukować tą masę ciała i tutaj już pewne jesteście na czym innym skupieni niż tylko i wyłącznie na papierosach i rzucaniu palenia. Warto rozważyć, my nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić. Ja przyznam się, że nie dyskwalifikuję, natomiast ostrzegam bardzo mocno, że ryzyko przetok niestety jest tutaj większe i zachęcam oczywiście do rzucania palenia. Bezwzględne, względne przeciwwskazania.
to są inne choroby najczęściej, Pani Izo, które mogą przeszkadzać nam gdzieś tam w procesie operacyjnym. Depresja na przykład jest też, nie jest przeciwwskazaniem jako taka. Ciężka depresja jest względnym, tak, przeciwwskazaniem, bo na tu i teraz, natomiast po wyrównaniu, po pracy z psychiatrą, pewnie jest i pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka takich względnych, natomiast one względne są, tak jak mówię, do oceny indywidualnej. Dla nas najważniejsze są bezwzględne, czyli choroba nowotworowa, ciąża u kobiet, pewne niewyrównane, ciężkie choroby, to wtedy tak, to wtedy faktycznie trzeba taki zabieg, trzeba pacjenta zdyskwalifikować, ale większość jest jednak względnych przeciwwskazań, także po pewnym przygotowaniu można do tego dojść. Poproszę następne pytanie, drugie. W jaki sposób suplementacji są najlepsze? Też bardzo dobre pytanie, Pani Diana. Najlepszy sposób suplementacji to jest suplementacja naturalna, czyli jak już dojdzie się po zabiegu operacyjnym do takiego etapu, że będzie Pani mogła, spożywając posiłki, na tyle mieć je zbilansowane, tutaj podkreślam znowu znaczenie dietetyka, na tyle dobrze zbilansowane, że będzie Pani dostarczała je w pokarmach. Natomiast są preparaty na rynku, które są dedykowane, z powodów tego, że nie mogę mówić nazw tutaj handlowych, są preparaty, które są dedykowane do zabiegów bariatrycznych. Ich tolerancja jest, ja ich nie przyjmowałem, więc mówię tylko z opowiadań pacjentów, bardzo różna. No wtedy na pewno nawet naszej dietetyczkę prosiłem, żeby przygotowała takiego posta u nas na stronę, panią Natalię, do tego, żeby przygotowała, jakie witaminy trzeba suplementować i w jakich ilościach, tak, wtedy, tak żeby mieć to, więc no, zachęcałbym ewentualnie do zajrzenia. Ja przyznam się bez bicia, nie pamiętam dawek, nie pamiętam wszystkich witamin, nie chcę Państwa wprowadzić, natomiast ja radzę zawsze tak, żeby podejść, no preparaty wielowitaminowe też są jakimś tam rozwiązaniem, może nie idealnym, bo warto celowane mieć, więc ta grupa witamin, które są dostępne właśnie w firmie, o której nazwy nie mogę niestety wymówić, to jest jakieś rozwiązanie, albo podejść do apteki. Co jest ważne? Preparaty wielowitaminowe bardzo często to są duże tabletki, więc po zabiegu bariatrycznym bardzo ciężkie do przełknięcia, więc muszą być to albo preparaty, które są w postaci płynnej, albo w takiej, której tabletki można rozkruszać, bo rozkruszanie tabletek jak najbardziej po zabiegu jest możliwe. Natomiast później w następnym etapie to jest zbilansowanie diety i dostarczanie tych składników witaminowych już w pożywieniu. To jest najważniejsze, a co ważne, jest możliwe, nawet po gastric bypassie. Następne pytanie, ostatnie, jak rozumiem. Czy po zabiegu mogę sama wrócić do domu? Będę mieć utrudnienia z poruszaniem się, będzie duża rana. Pani Marto, widzi Pani, to jest coś, zwróciła Pani uwagę na coś, o czym nie opowiedziałem, bo zabieg może dla mnie jest, powiedzmy, oczywiste, pewnie dla większości Państwa, którzy są zainteresowani tematem też, jest to zabieg wykonywany metodą laparoskopową. Oczywiście. Jak każdy zabieg laparoskopowy, niesie ze sobą pewne ryzyko tak zwanej konwersji, czyli takiego cięcia klasycznego dużego, wtedy rana jest duża. Natomiast jeżeli od początku do końca zabieg wykonywany jest metodą laparoskopową, to jest to wszystko w zależności od techniki operacyjnej nas jako bariatrów. To jest od 5-6 czasami dziurek malutkich, pół centymetrowych. Centymetrowych trzeba zrobić, żeby dostać się do żołądka, czy wykonać gastric bypass. Tak? Także jest to niewielka rana. Czy będzie Pani mogła sama wrócić do domu? W zasadzie, no też wie Pani, no jeżeli Pani przyjedzie do nas do Lubina na Dolny Śląsk, a będzie Pani z Mazur i będzie Pani miała wracać autobusem, no to nie jest to rozsądne. Tak? To nie jest to, że jest to może bardzo przeciwwskazane, że coś się wydarzy, natomiast no nie będzie Pani silna z bagażami i tak dalej, więc na pewno warto w procesie przygotowania zadbać o transport do domu. To nie jest tak, że Pani będzie miała problem z poruszaniem się. Absolutnie nie. Pacjenci bariatryczni, przynajmniej u nas też w ośrodku, bardzo mocno tego pilnujemy, żeby 2-4 godziny po zabiegu pacjent już wstał. Następnego dnia po zabiegu główne zadanie pacjentów to jest chodzenie. Tak? To jest raz z tym, z powodu tego, że bardzo ważna jest tutaj profilaktyka, ta przeciwzakrzepowa, gdzie u Państwa jest to nieco większe ryzyko, więc trzeba szybko się uruchomić, chodzić, wstawać. To jest jedna bardzo ważna rzecz, a druga po to, żebyście Państwo już funkcjonowali, żeby to poczucie takiego, że jest to duża operacja, ale po tym się normalnie funkcjonuje. I proszę Państwa, naprawdę proszę mi wierzyć, 95% pacjentów
Po zabiegu operacyjnym w tych godzinach wstaje, chodzi i zaczyna normalnie funkcjonować. Idzie do toalety, nie ma cewnikowania. To czasami pacjenci pytają, czy jest cewnikowanie. Nie ma cewnikowania, też z tego powodu. Po zabiegu pan ma, czy pani ma wstać szybciutko do tego, żeby iść do toalety. Często wymaga to gdzieś pomocy, czy pani pielęgniarek, czy opiekunek medycznych. Natomiast jak najbardziej nie ma problemu z utrudnieniem, z jakiegoś utrudnienia z poruszaniem się. Także normalnie pani chodzi, funkcjonuje, a już nie wspomnę w drugiej dobie po zabiegu. Tak? To już normalnie pani sobie funkcjonuje. Ale czy wrócić sama samochodem, to raczej nie. I rany, też omówiłem, że to są 5 najczęściej niewielkich ranek, pół centymetra, centymetr. Także drodzy Państwo, ja rozumiem, że chyba już dodatkowe ostatnie pytanie na dziś. Dobra, jeszcze jedno pytanko. Jacek pyta, doktorze, na forach często jest dylemat dotyczący alkoholu, dlatego moje pytanie właśnie jego dotyczy. Mianowicie, ile po operacji bariatrycznej, po sliwie, można spożyć odrobinę alkoholu? Panie Jacku, pytanie faktycznie zadawane często, nie ukrywam, że częściej zadawane przez mężczyzn niż przez kobiety, natomiast no pewnie kobiety też czasami może bardziej się ukrywają z tym pytaniem. Odpowiedź brzmi, zależy od pana samopoczucia. Jak pan się dobrze czuje, to miesiąc, 6 tygodni po zabiegu, jakby pan chciał odrobinę alkoholu spróbować, to bym powiedział, to bym dopuścił, tak? Ale naprawdę bardzo robić to z głową. Druga rzecz, już bardziej może anegdotyczna, że pacjenci po zabiegach bariatrycznych z relacji pacjentów stają się bardziej, przepraszam za określenie, ekonomiczni w spożywaniu alkoholu, dlatego że naprawdę wymaga bardzo, potrzebna jest bardzo niewielka ilość, żeby, mówiąc ładnie, czuć skutki alkoholu, więc bardzo ostrożnie. Też proszę pamiętać o dwóch innych rzeczach. Alkohol to są puste kalorie, które kompletnie nie zawierają żadnych składników odżywczych. Sam alkohol mówię, tak? Bo oczywiście możemy dyskutować, czy w winie, w piwie są jakieś składniki pozytywne. To jest jedna rzecz, to są puste kalorie, a druga rzecz, a alkohol też sprzyja wywoływaniu poczuciu głodu. Druga rzecz ważna i trzecia rzecz, no trochę wzmaga też zachowania nieracjonalne, które po zabiegu mogą spłycić pewne te, więc to biorąc to pod uwagę, nie jest to najlepsze rozwiązanie, żeby myśleć o alkoholu bardzo szybko po zabiegu operacyjnym, natomiast z punktu widzenia chirurgicznego, z punktu widzenia funkcjonowania, nie ma też przeciwwskazań. Ja bym rekomendował, nie wiem, 6 tydzień, 8 tydzień, ale tak naprawdę bardzo ważne jest indywidualna tutaj ocena i zapytanie się swojego lekarza prowadzącego. Jeżeli pan, panie Jacku, to jest pan, o którym ja myślę teraz, to 6-8 tygodni też bym proponował dać sobie spokój. Także dziękuję. Myślę, że odpowiedziałem, że to już wszystkie pytania. Dobra, myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania. Bardzo mi miło było, że mogłem odpowiedzieć na państwa pytania. Jeszcze raz przypomnę, nazywam się Maciej Plesiak, jestem z Lubina i tutaj do CDT Medicus zapraszam na ewentualne konsultacje. Jeżeli, mam nadzieję, że rozwiałem Państwa trochę wątpliwości, a jak nie rozwiałem, to mam nadzieję, że w sytuacji, jak będziecie Państwo faktycznie mieli, to zapraszam. Postaram się na żywo w cztery oczy porozmawiamy i wtedy wszystko wyjaśnię, co i jak. Także dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Państwu miłego wieczoru. Mecz się zaraz zaczyna, także miłego meczu i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem z tych Państwem, którzy będą wymagali mojej pomocy, czy będą chcieli tej pomocy. Pozdrawiam serdecznie.